Mamy rok 2024 i w tej chwili YouTube jest przepełniony ogromną liczbą filmów, w którym kompletnie brakuje oryginalności i większość z nich to tylko powielanie materiałów tworzonych przez innych twórców. To samo tyczy się nurtu self-improvement, czyli rozwoju osobistego. To niektórzy śmiałkowie oferują swój nawet live coaching, i teraz nazywa się kolejne pytanie: czy oni w ogóle się na tym znają? W tym filmie poruszę właśnie kilka ważnych kwestii związanych z twórczością na platformie YouTube. Zapraszam Was do oglądania. Ludzie ambitni nie mają przebicia. Self-improvement na YouTube wciąż. Dobrze się rozwija i zyskuje coraz więcej widzów. Ale i tak jest to naprawdę malutki odsetek w porównaniu do Jotów z ogromną oglądalnością typu tam Trendy, jeżeli tam Freeze, Dubie i innych tam debili już nie będę wymieniał. Czasem zastanawiam się nad tym dlaczego mądrzy ludzie stają na głowie, żeby przebić się, aby ich filmy były ciekawe i wniosły coś do ludzkiego życia, nie mogą się przebić przez bandę debili którą ogląda większość dzieciaków w naszym kraju. No kurwa, no brak słów, no, nic nie ma więcej do powiedzenia, nie. Mam nadzieję, że z biegiem czasu trochę społeczeństwo pójdzie po rozum do głowy i pójdzie to w trochę inną stronę niż jest to aktualnie. Mam nadzieję, że społeczeństwo zacznie dostrzegać brak rozumu i wartości wśród tych twórców, których aktualnie oglądają, i zaczną oglądać bardziej ambitne treści. To jest naprawdę serio przykre, że wystarczy tak naprawdę goła dupa na miniaturce i kurwa dzieciaki klikają, klikają, bo jest goła dupa na miniaturce, to wejdę se kurwa obejrzę. No, naprawdę, to jest żałosne. No, ja jestem szczerze mówiąc, jestem ciekawy, kiedy jakiś e, sławny youtuber czy tam influencer wpadnie na pomysł, robimy odcinek, skaczemy z 10 piętra na beton. No, powodzenia, może, może ci się kurwa uda, może przeżyjesz, nie? Tak oczywiście no, słowem żartu to powiedziałem, żeby mił filmu nie zdjął. Kolejną rzeczą są fake oferty. Pojażdżam kilka osób e, na YouTubie, które nagrywają rozwój osobisty, tak jak ja, które oferują live coaching. Nie wiem, czy one w ogóle zdają sobie sprawę, co to jest live coaching, bo dla tych, którzy nie wiedzą, jest to taki kurs prowadzenia przez życie, jak osiągnąć sukces, to może się zagłębić sami. Wierzę, że faktycznie udało i tym twórcom, którzy tworzą rozwój osobisty na YouTubie, udało, udało im się odmienić swoje życie poprzez te rzeczy, które nagrywają na YouTubie i mega spoko, tak? Fajnie. Większość z nich robi fajną robotę i te rady wprowadzone do życia innych osób faktycznie mogą im pomóc. Filmy takie same w sobie są mega spoko, bo sam zresztą oglądam Takich twórców z rozwoju osobistego, jest to dla mnie jakaś część też mojej aktywności, moim rozwoju. Tak, ale tak, jakby life coaching to już jest rzucenie się na głęboką wodę, i myślę, że większość z nich sobie z tym nie poradzi. Można mieć ambicje i tak dalej, ale słuchajcie, ludzie, którzy mają po 18 lat, czyli tak jak ja, 18-19 lat, nie mają kompletnie pojęcia, w co oni się pakują. Nie mają żadnego kursu. Zawodu, próbują odmienić ludzkie życie i biorąc za to naprawdę ogromną kasę, no uważam, że to jest nieodpowiedzialne, tak. Czegoś tutaj naprawdę nie rozumiem. Faktem jest, że pewnie znajdzie się kilka osób z predyspozycjami do takiego live coachingu, że będą mogli być mentorem dla innych osób. Okej, okay, jeżeli masz taką ochotę, co chcesz robić w życiu, to rób dalej coś w tym kierunku, ale ja osobiście uważam, że uważam, że przez to właśnie ci młodzi ludzie, którzy widzą takich, takie osoby na YouTubie, które próbują gdzieś tam rozwijać się w kierunku tego live coachingu, młodzi ludzie próbują kopiować tylko ich pomysły, nie mając do tego kompletnie pojęcia, w co oni się pakują. Kopiują pomysły innych ludzi o tym, o tym live coachingu, ale tak naprawdę nie mają pojęcia, co to w ogóle jest, gdzie zdają sobie sprawę, jaką odpowiedzialność biorą na siebie, bo biorą tak naprawdę odpowiedzialność ludzkiego życia. Kopiowanie treści. Wracam do tego, co już wcześniej wspomniałem, czyli dużo ludzi zaczyna przygodę na YouTubie, nie mając kompletnie pomysłu na twórczość. Dlatego właśnie, moi drodzy, YouTube jest przepełniony tak, takimi treściami, kopiowanymi, powielanymi, tak jak wcześniej wspomniałem, które nic nowego do sieci nie wnoszą. Ja nagrywam to, co faktycznie miało miejsce w moim życiu, to co mnie osobiście pomogło lub poruszam kwestie społeczne, na które społeczeństwo ma bardzo podzielone opinie. Oczywiste jest, że znajdą się na moim kanale takie rzeczy, które już może były nagrane przez innych twórców, bo na pewno tak było, ale niekoniecznie musiało być tak, że oni mówili to samo co ja, bo ja na przykład mogłem mieć inne zdanie o tym, co oni powiedzieli. Dlatego nagrywam film, jeżeli dana sprawa gdzieś tam mnie interesuje. tak? Pokazuje to, moi drodzy, że zadanie, którego się podjąłem, wcale nie jest łatwe i wymaga ogromu pracy. Ale oryginalność pomysłów, Daje jeszcze naprawdę większą satysfakcję z tego, że tworzę, i daje mi to ogromny fan, i z tego się bardzo cieszę, że to robię. Teraz kilka porad, jeżeli chcesz zacząć swoją przygodę z YouTube'em. Ja wiem, nie jestem w ogóle wielkim twórcą, mam niecałe 200 subskrybentów, ale mogę coś doradzić od siebie, bo już jakby trochę jestem tutaj w tym siedzę i wiem, co, co może się przebić, a co raczej nie. Także, jeżeli masz zamiar zacząć pracować nad swoim kanałem na YouTube, koniecznie zastosuj te rady. Po pierwsze, nie powielaj tematów innych twórców. Nie powielaj pomysłów, bo tematy mogą być, ok? Wyrób sobie własny styl odcinków. Ja sobie, nie wiem, tam na początku koledzy śmiali, że miałem takie śmieszne intro, a potem je zmieniłem, wiadomo to. Początki zawsze są trudne, no ja też nie umiałem tych filmów montować, teraz jest już, jest już trochę lepiej. Musisz wyrobić sobie własny styl, to jak mówisz, wyrób sobie swój styl i to przyjdzie samo. Jeżeli już chcesz poruszyć dany temat, to koniecznie najpierw przeanalizuj sobie to, co inni twórcy już powiedzieli, i żebyś nie powielał dokładnie tego samego, co oni już zrobili. Więc jeżeli chcesz poruszyć już popularny jakiś temat, to nie powtarzaj tego samego, co inni, bo to kompletnie nie ma sensu. Wyraź swój pogląd, swoją opinię na daną sprawę i w swoim stylu to przedstaw. Nie rób kopii w klej, bo to kompletnie jest bez sensu. No i teraz najważniejsza rzecz, czyli nastawienie. Jeżeli chcesz tworzyć treści na YouTubie czy tam TikToku, nieważne to się wszędzie sprawdzi. Nastaw się na godzinę ciężkiej pracy, której nie zawsze ci się będzie chciało wykonywać, i czasami naprawdę jest trudno coś takiego kontynuować. Ale jeśli naprawdę to lubisz, to jestem zdania, że nie powinno ci to sprawiać trudności, żeby nawet czasami się zmusić do tego, okej. Okay? Nie nastawiaj się, że od razu będziesz miał ogromne zasięgi, że będziesz zarabiał na tym. No nie, ja też nie zarabiam. Ja też nie zarabiam póki co na tych treściach moich, bo nie mam tych odpowiednich liczb jeszcze do tego, ale wierzę, że z biegiem czasu to się zmieni, bo cały czas robię to, co kocham i, i tyle. Ja też nie wiem, kiedy mój kanał urośnie do tego stopnia, że będę na nim zarabiał, ale robię wszystko, żeby to naprawdę jak najszybciej miało miejsce. Bądź cierpliwy i przyjmij ten mindset, że droga do celu często bywa bardzo trudna i bywa bardzo długa. Czas i tak minie, więc pracuj i życzę Ci, żebyś za kilka lat żebyś za kilka lat był w tym miejscu, które sobie wymarzyłeś i w tym miejscu, w którym chcesz być. Wizualizuj sobie to, jak Twoja przyszłość będzie wyglądała, jeżeli będziesz dzień w dzień pracował nad tym co chcesz osiągnąć. Wizualizuj sobie to, jak, będziesz wyglądał, jak będzie wyglądało Twoje życie za kilka lat. Takie wizualizowanie naprawdę pomoże. Nasza potęga podświadomości jest w tym niesamowita i na pewno ułatwi Ci to tworzenie, nawet jeśli Ci się tego nie chce robić. Ale jeżeli to kochasz, to to zrobisz. I poradzić sobie ze wszystkim, pamiętaj. Dziękuję Wam, moi drodzy, za obejrzenie tego odcinka. Cały tydzień nie pojawiały się materiały, ponieważ byłem na wyjeździe, ale dobrze jest wrócić z powrotem. Niesamowicie się cieszę, że powróciłem do tego nagrywania filmów. Tradycyjnie w opisie zostawiam Wam link do mojego Instagrama i TikToka, gdzie jest też wiele fajnych treści na temat rozwoju osobistego. Dziękuję Wam, życzę Wam dobrego dnia. Pozdro.